Sandra, Hotel Paradise, fajna przygoda czy nieszczęśliwy wyjazd? Podsumujmy. No oczywiście, że fajna przygoda. Przygoda życia. Ani cię tam nie zaskoczyło, nie zasmuciło? Były łzy? Oj, były łzy, były emocje, było wzruszenie, była radość, wszystkie emocje ludzkie. Z którą dziewczyną było ci najmniej po drodze? Najmniej po drodze? No tak, w tamtym momencie. Na ten moment programowy, jaki jestem, tak? Czyli pierwszy odcinek, tak. A, tak, już się... No tak. Dużo jeszcze nie widzieliśmy. No tak, tak, już jest kolejny... Na pierwszy rzut oka, która ci się nie spodobała? Znaczy, nie złapałam wspólnego kontaktu z Violą. Dlaczego? Co ci w niej nie pasowało? Wiesz co, nie odbierałyśmy na tym samym flow, na tym początku programowym, a później zobaczycie. Wiesz, nad czym widzowie zastanawiają się po pierwszym odcinku? Czym? Czy program podreperował budżety uczestników? Co masz na myśli? No w sensie, czy dużo zarobiliście, czy mało? A, to wiesz, to są prywatne sprawy. O pieniążkach się nie rozmawia. Okej, ale jesteś zadowolona? Z czego? Z wynagrodzenia. Ja zupełnie nie wypowiadam się na ten temat. Okej, to który mężczyzna najbardziej ci się spodobał? Na dzień dobry. Na dzień dobry? No, to pierwszy odcinek. Niech pomyślę, który był w pierwszym odcinku najbardziej atrakcyjny. Bo już w kolejnym zmieniałam swoje poglądy. Nie, no oczywiście Maciek najbardziej bliski memu sercu na tamten moment programowy. Był, jest. Będą przyjaźni na całe życie? Mam nadzieję, zobaczymy. A możemy potwierdzić związek z Maćkiem teraz? Nie możemy potwierdzić jeszcze związku z Maćkiem. Ale jest ani ci... programowo, ani prywatnie. Ale będzie się działo. Ojej. Mój drogi, będzie.